obecnym czasie gatunki filmowe się potwornie ze sobą zmieszały. To znaczy bardzo trudno jest już zrobić film gatunkowy, choć niewątpliwie warto próbować. Lubię mieszać przeróżne konwencje na tyle, na ile służą mi opowieści, którą mam w scenariuszu. I tu się też tak stało. Jeżeli by w Polsce istniał gatunek filmu thrillera miłosnego, to być może ten film byłby prekursorem. To wzięło się z inspiracji sprzed kilku tysięcy lat, z tej przypowieści o Medei, bogini z mitologii greckiej, która tak kochała pięknego Jasona, że aż mordowała wszystkich po drodze, żeby tę miłość uratować. W tamtą historię był wkomponowany thriller. My jakoś znakomicie się tu wpisaliśmy w tę historię. Mianowicie to mordowanie przychodziło dosyć łatwo i było dosyć logiczne, no bo trzeba było usuwać tych przeciwników, a miłość wtedy była coraz większa, była być może coraz bardziej obsesyjna, taka nienormalna, niezdrowa, ale na pewno wielka. Bardzo marzyłam o tym, żeby taniec połączyć z aktorstwem. To było zawsze moim marzeniem, ponieważ przez 6 lat tańczyłam taniec współczesny i kiedy się okazało, że Ester jest tancerką, Ester tańczy, no to jakby te chęci coraz bardziej rosły. Dostałam te role kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć. I najwięcej, myślę, wydarzyło się tak naprawdę na planie. Bo te sytuacje, to w jaki sposób pracujesz z partnerem, scenografia, która zupełnie ci zmienia twoje wyobrażenie, kryjówka Ester, to wszystko zaczęło zupełnie inaczej działać na wyobraźni i zaczęło budować jej świat, jej poczucie zamknięcia, jej fobie, jej lęki. Janina, Polka, jest osobą taką zagubioną w świecie, w rzeczywistości, bardzo słabą psychicznie, samotną. Natomiast okazuje się, że Ester, która na początku występuje w roli ofiary, całkowicie zależnej od Janiny, bo Janina daje jej szansę na życie, zapewnia jej ukrycie, strzeże ją przed światem zewnętrznym, że ta Ester jest o wiele silniejsza psychicznie, że jest taką być może bardziej nowoczesną, wyrafinowaną kobietą i nagle ona rozumie, że może grać tamtą drugą kobietą, czyli też może mieć nad nią swoją władzę. Więc Ester gra Janiną, a Janina wykorzystuje swoją władzę, trzymając Ester pod kluczem. Ester była zapisana bardziej jako istota jasna, istota zależna, która nie ma wyjścia. Ale w momencie, kiedy ja poczułam jej zamknięcie, kiedy poczułam tą chęć życia, to ciągłe zagrożenie, to pewne sceny były zmieniane w ten sposób, że Ester świadomie wpływała na Janka, świadomie wywoływała w niej pewne stany, nie wiedząc, jak daleko to może zajść. To jest rzeczywiście opowieść o pewnym dojrzewaniu dziewczynki, kobiety i jakby nie, dojrzewaniu w połączeniu z odkrywaniem u siebie pewnej sensualności, pewnej wrażliwości cielesnej. Widać, że ona nie jest już taką młodziutką dziewczynką, prowadzi nawet życie erotyczne z jakimś mało ciekawym mężczyzną, ale nikt dotychczas nie potrafił jej rozbudzić. Ona w trakcie tego kontaktu z drugą kobietą, piękną kobietą, jakąś fascynującą, zaczyna czuć coś, co dzieje się w środku, zaczyna czuć jakieś emocje, zaczyna czuć swoją cielesność, zaczyna odczuwać to, co wynika z przyjemności dotyku, z niebycia samym. No to wydaje mi się jest bardzo ciekawe i to jest jakby bajka o takim dojrzewaniu. Poczułam, że to będzie trudny film. I najtrudniejsze sceny de facto to są takie, które nie były intymne, tylko które musiały obnażyć człowieka w środku. Boże. Łukasz inspirował się tutaj pewnym XIX-wiecznym malarstwem właśnie zbudowanym w takiej kolorystyce. Mnie się ona bardzo spodobała i uznałem, że utrzymajmy to w takiej dyscyplinie kolorystycznej, bo za duża ilość kolorów po prostu odciągałaby nas od tej historii. Ten film powinien być czarno-biały, ale nie chcieliśmy zrobić filmu czarno-białego, chcieliśmy się zmierzyć z kolorem, bo to bardzo trudno i myślę, że nam się udało. Ta rzeczywistość, którą przedstawia film, a rzeczywiście historyczna, jest niejako takim opakowaniem, taką dekoracją teatralną, w którym rozgrywa się
przypowieść o tych dwóch kobietach. Wydawało nam się, że wnętrze naturalne będzie za bardzo prawdziwe. Poza tym dla nich to wnętrze to jest taki wielki brzuch wieloryba. One nie interesują się światem zewnętrznym. Tam coś jest na zewnątrz, jeżeli to ich bezpośrednio nie dotyka, to one to mają w nosie. One żyją sobą i żyją wnętrzem tego mieszkania, jakby tam zamknięte. To mieszkanie jest tak skonstruowane, tak wymyślone, tak oświetlone, że ma jakby wraz z rozwijającą się akcją stwarzać wrażenie pogłębiającej się klaustrofobii. To w normalnym wnętrzu to jest bardzo trudne do osiągnięcia. Tu stosowaliśmy wiele przeróżnych przemyślanych rozwiązań, tak żeby to wrażenie klaustrofobii osiągnąć. No, po tej premierze światowej jestem o tym przekonany, że udało nam się tak opowiedzieć o filmie, którego akcja dzieje się, byłoby nie było, w Polsce w jakimś trudnym okresie, w czasie wojny. Ale jest to przekaz całkowicie uniwersalny. Historia tych dwóch kobiet tak wciąga, że ludzie z innej części świata, no z Korei, którzy przecież nie znają detali dotyczących okupacji w Polsce, że oni, jakby, że cała ta zewnętrzność jest dla nich tylko pewnym takim opakowaniem i ludzie w tym opakowaniu, w tej przestrzeni wykreowanej, no po prostu mogą bardziej wyrazić swoje emocje, tak żeby one były uniwersalne i zrozumiałe na całym świecie.